Cześć, tu Patryk z Pracuj.pl. Dziś wytłumaczę Ci, jakie powiadomienia od nas otrzymujesz i dlaczego jest to takie ważne, kiedy szukasz nowej pracy. To co, startujemy? Musisz wiedzieć, że w Pracuj.pl mamy dwa rodzaje powiadomień z ofertami pracy. Zapisane wyszukiwania, o których opowiem Ci w kolejnym odcinku, i rekomendowane oferty pracy, które omówię dziś. System Pracuj.pl przygotowuje dla Ciebie powiadomienia z ogłoszeniami zgodnymi z Twoją aktywnością w serwisie i informacjami, które umieszczasz w swoim profilu zawodowym. Jak to działa? Ty klikasz ogłoszenie pojawiające się u nas w serwisie albo aplikujesz na nie, a system to zapamiętuje. Osoby o podobnym profilu do Twojego odpowiadają na inne ogłoszenia, system też to rejestruje. Jeżeli w przyszłości pojawi się ogłoszenie podobne do tego, które Cię zainteresowało, albo zainteresowało osobę o podobnym profilu do Twojego, taka oferta trafi do Ciebie w formie powiadomienia. System korzysta też z informacji, które wpisujesz w swój profil zawodowy, aby wybrane dla Ciebie ogłoszenia były jak najbardziej dopasowane do Twojego doświadczenia. Czy wiesz, że możesz ustawić powiadomienia, które będziesz od nas otrzymywać? Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Ustawienia konta, Ustawienia prywatności i to tu możesz wybrać rekomendowane oferty pracy. Aha! Sprawdź, czy masz włączoną opcję profilowania. To ona pozwala nam wysyłać do Ciebie oferty pracy dopasowane do Twojego profilu zawodowego. Pamiętaj też, żeby udostępnić swój profil rekruterom. Dzięki temu szybciej znajdziesz pracę marzeń. Na dziś to wszystko. Pozostałe wskazówki, jak korzystać z serwisu Pracuj.pl, znajdziesz w innych filmach z tej serii. Jeśli masz pytania, napisz w komentarzu pod filmem lub na adres pomoc@pracuj.pl. Chętnie na nie odpowiem. A jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. To wszystko. Cześć!